Witam, panie dojrzały, z tej strony dobrze wiesz kto. Panie dojrzały, czy może moje drogie dziecko? Miotasz się jak pojem, płaczesz jak chłopiec kiecką. Pozwól, że tu coś opowiem, krzywdę zrobię tobie przez to. Krzywdę zrobiłeś sobie sam zresztą. Musi być przejebane całe życie, ukrywać przeszłość. Lecz tym się zaraz zajmę, bo na początek wolę uświadomić trochę ludzi, jakim jesteś oszołomem. Pół roku temu byłeś dla mnie szara masa. Jeden z tych, co robi płyty, by brała je cała klasa. Jeden z tych, u których na styl przekłada się kasa. Byłem pewien, że ściemnia, że nie ma dla zła masa zasad. Ale przecież jakbym miał zajmować się każdym, kto kłamie, wziąłbym spis raperów, jechałbym jak po film panoramie. I gdybym chciał zniszczyć wszystkich, co są winni tego, w dyskografii miałbym same dizzy, kurwa nic innego. Więc mnie jebał jakiś Miłosz, na serio nie biorę typa. Więc zdziwiło mnie, gdy ziomek powiedział, że o mnie pyta. Halo? Kim jest ten Oksąż? Mata to ona rasapie. O mnie napisał miąż, widziałem to na glam rapie. Chciałoby się spytać, czemu jebany ośle przeżywasz? Coż to spina na poziomie, że pani on się przeżywa. Sypał się też do ripa, rozpin cytat, pierwsza klasa. Ripe, na oczach całej Polski zje kutas. To co najmniej dziwne, co za zemsta typie, ochujałeś? On mi ciśnie, więc za karę niech wyliżę mą fujarę. Co? Rzeczywiście do prostactwa to masz durniu talent. Spinasz się o status, więc na zawsze ci status ustalę. Pan, idol młodzieży, złote płyty w preorderach. Ale żaden z jego starych ziomków drzwi mu nie otwiera. Zejść na jego poziom to jak cofnąć się do zera. Udaje dorosły, że ma pajac wędry z pedobera. Gadka o zasadach? Mam już dość słuchania tego shitu od typa, co naszych ziomków chciał kupić za hajs jak niewolników. Że jeśli nie oleją nas, to nie zdobędą kwitu. Bo oni ziomki już nigdy od nich nie wezmą bitu. Prawda boli, dzień sądny cię dziś dopada. Ludzie myślą, że chodzi o żory, dzwoni od listopada. Nigdy mnie nie widział, wciąż powtarza moje imię. Gdybym był jak Candyman, to wierz mi, Miłosz co dzień ginie. Widzi mnie tam, gdzie mnie nie ma. Typ mama nie prześladowczo. Na backstage'u w żorach się wydzierał, że mu wiebał Okso. Potem się wybierał i rzucał na patu sprawę zdjęcia. Lecz nie wspomniał, że to on miał w telefonie nasze zdjęcia. Ta mania przybiera niebezpieczne rozmiary. Już raz na nas napuścił swoje wściekłe onary. Grałem koncert w swoim mieście, oni grali równocześnie. Onar przylas tam, gdzie grałem, wyszliśmy godzinę wcześniej. Ktoś tu się grubo zamienił na głowę z chujem. On tam mówił obcym ludziom, że Miłosz nas obserwuje. Że za stary jest na disy, lecz by chciał nam sprzedać liścia. Ty już byś chciał wszystko sprzedać, kurwa, handlarz medalista. Załatwia sprawy jak facet, czekaj chwilę, MLP. To z tego co kojarzę, pół roku nas biłeś przez telefon. Jakie to jest pierdolnięte. Skumasz to skonasz, zioma. Typie, weź załóż call center. Gruba, oko Saurona. K jak kurwica, a jak ale bełko. Ty jak teorie spisku, które cię stale męczą. Nie przebijesz głową murów tych, panie dzięcio. Mam tak na zawsze. Właśnie się zdrzygałem tęczą. Wydał w życiu wiele płyt, nie schodzi dziś zapisza. Szkoda, że jedyna dobra z nich to płyta pisza. Wziąłeś go na fita, jesteś nawet mniej niż cienkim typem. On nagrał zwrotkę o szczurach, byłeś w klipie rekwizytem. Chociaż ty do poziomu szczura też nie dorównasz. Bo nawet szczury, kurwa, nie jedzą gówna. Twoi ludzie mają bekę z ciebie. Myślisz, że skąd mamy to info, panie Jackass z Siemiec? Na koncertach grasz wykiku czasu, co panie Miłosz? Na Facebooku też go masz, klik, klik, posta nie było. Poprawiasz przeszłość, Orwell, policja myśli, pan Borycki. Ciekawe, co o nim policja myśli. Masz nazwisko Boriksona, jeszcze jedno wspólne. Sprawdza, hardkorowa komercja. On chociaż to jawnie nazwał. Zrób eksperyment ripę, odetnij nieletnich i rozpin sobie. Co ci zostanie na fejsie, twe bzety i zdjęcie profilowe. Tak ginie kłamca jeszcze chwilą, więc jest do tobie jeden South Park. You have zero friends. Myślisz, że za te kłamstwa lud cię w dobroci ozłoci. Jesteś jak mówiąca tarcza, sam się prosisz, obchodź. Nawet twoi małoletni fani jak dorosną będą się wypierać, że słuchali Miłosza. Ja będę śmiał się głośno i dzieci będą pytać wtedy. Tato, słuchałeś mrówy, Boże, co za przypał, każdy mnie z nie lubi. Umówmy się, przy twoich cyfrach to statystyka. Zawsze ktoś kupi płytę, jak portfel statystyka. Scena ma własną w kurwę, wyskoczył nam biedny Miłosz. Robię pokazówkę, co mogą zyskać, jak się wychylą. Pokażę ludziom, co kryją kurtyny zasunięte. Na koniec rozprawię się z twym jedynym argumentem. Beef? Jak ty mógłbyś choćby śnić o disie, mając same przejebane self-pociski w życiorysie? Raperem jesteś słabszym, człowiekiem jesteś żadnym. Więc co mi z takiej walki, co ona wniesie do rapgry? W podziemiu 10 lat i poświęcę jeszcze 10. To lepsze niż robić hajs z piętnem, że jesteś śmieciem. Odpowiedz postem lub znowu wyskocz z pięścią. Jak tak rozumiesz rap i tak rozumiesz pizdą męskość. Bo nie masz argumentów, a nie złożysz cipko braga. Poproś panów, by zostali, bo możesz już tylko błagać.